Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. GTA Online, po prostu. Nie jest to GTA Online na 100%, jest to GTA Online. Dobrze powiedziałem, nie pomyliłem się. Więc dobra, tym razem na PC przygotowałem napad, ale ktoś powie: o ty kurde, Caio Perico robi teraz. Teraz Bachus, Caio Perico. Caio Perico się robiło w grudniu, a teraz jest czerwiec. A ja mówię: gościu, robiłeś kiedyś Caio Perico Assassin's Creed Edition? Nie? No to oglądaj i nie gadaj głupot. Jakby co, może mi odwalać, dlatego że nie wiem czy wiecie, jak ten materiał nagrywam teraz, przechodzi fala upałów i przed chwilą wyłączyłem wiatrak. Chodzi konsola, wiecie czemu chodzi konsola? Ja wam pokażę czemu chodzi konsola. Bo ja nie marnuję czasu, patrzcie na to. Pyk. Tutaj. Pyk. Jestem na konsoli przed telewizorkiem, żeby mi nie wyrzuciło. I sobie czekam na cooldown z import-export. A w tym czasie nagrywam odcinek z GTA 5 na PC-cie, nie? Więc robię tyle rzeczy naraz. I przy okazji grzeję pokój i moje stanowisko jeszcze bardziej, bo jest komp, który jest, wiecie, ma odpaloną w miarę wymagającą grę. Jak na mój komputer, to bardzo wymagającą. I konsola. Konsola, która ma 3 lata już chyba i nigdy nie była czyszczona, więc też się troszeczkę ten grzeje. Ale na szczęście nie jest głośna. Mam chyba jakąś bardzo dobrą wersję tej konsoli. Dobra, co ja gadam? Nobody care, pewnie. Ale... co ja kurde gadam? Ty Bachus po angielsku nie umiesz, co ty gada? Wiecie co? Jak ja więcej będę musiał filmów nagrywać, kiedy jest mi strasznie gorąco. Bo ja wtedy nie myślę i gadam głupoty i to może się sprawdza. Trzeba to sprawdzić, zobaczymy po wyświetleniach. tak. Odpalamy napad. A i w ogóle wiecie co? Mam nadzieję, że nie będzie takich uderzeń w mikrofon, tak jakby, bo jest taki problem, że nie mam koszyczka na mikrofon, a statyw jest podłączony do biurka i czasami uderzenia w biurko podczas jakiejś takiej, wiecie, mocniejszych uderzeń w klawiaturę przekładają się na mikrofon, dlatego teraz wolę o wiele bardziej grać na padzie, dopóki nie mam mikrofonu z koszyczkiem, a do tego nie dokupywał koszyczka, no bo nie ma to sensu. Dobra, tunel odpływowy, punkt wejścia, tunel odpływowy także, punkt ucieczki byle co. Pora dnia, bierzemy sobie dzień, czemu by nie. Uzbrojenie, bierzemy tłumiki. I zaczynamy, kontynuuj. Jestem gotowy. No i płyniemy. Jestem ciekawy, jak bardzo jest słychać wiatrak, wiecie co? Ja sprawdzę to. Odpalam wiatrak na pierwszy bieg. Wybaczcie szumy jak będą. Pierwszy bieg, odpalam. No naprawdę to chcę się schłodzić, ale chcę mieć jakąś, wiecie, wymówkę. Odpalam drugi bieg. Dobra. Super. Zobaczymy jakie będą szumy. To o to chodzi w tym eksperymencie społecznym, jakby co. I już możemy wyłączyć. Zobaczymy, jeszcze do tego dam muzyczkę. I zobaczymy właśnie jak głośno to brzmi. Oczywiście już ten wiatrak wyłączyłem. Wiecie, bardzo często jest tak, że po prostu muzyczkę ja zawsze daję do filmików. Bo pierwsze, no fajnie chyba jak jest muzyczka. A po drugie, nawet jeżeli są, wiecie, tam błędy w audio, coś się tam stanie, może jakiś szum się pojawi skądś, no to muzyczka jest w stanie to właśnie załatwić, powiedzmy, w ten sposób. Więc dobra, lecimy. Co ja robię? Nie chcę, kurde, tą myszką za bardzo uderzyć, żeby te uderzenia nie szły w mikrofon. No i mamy to, super. Nie wierzę, że nikt w Rockstarze nie zauważył, że ten nasz przyrząd cały czas działa, nawet po zakończeniu cutscenki. A właśnie tutaj, jak sobie robiłem te przygotowania do tego napadu, to zauważyłem, że dużo jest takich animacji użytych, w niektórych miejscach w ogóle nie ma animacji. Te GTA jest strasznie słabo zrobione, nie?
Wbrew pozorom. Dobra. Nasza postać tutaj udaje, że nie wiem co udaje. Ale my sobie teraz lecimy. Na początku zabijemy sobie tego typa, a potem lecimy w sposób na Assassin's Creed. Mamy kartę tutaj, tak? Karta nie jest jej akurat potrzebna. Więc dobra, lecimy sobie dołem. Dalej, dalej, dalej. Tutaj. No i jesteśmy. W tym oto miejscu. Wskakujemy tutaj. Tamtymi typami się nie zajmujemy, my skakujemy tutaj. Ale akurat wiecie co? Ja wam się przyznam, że ja robię to po raz pierwszy. Ten sposób zauważyłem na Reddicie już jakiś miesiąc temu. Ale dopiero teraz postanowiłem, że to nagram. No i widzę, że coś mi tutaj kurde nie wychodzi niestety. A to jest to oto miejsce. Że mnie to kurde nie wykryli. A może blisko podejdę? Najbliżej jak się da? Nie, tutaj nie działa. Ło, kurwa! Dobra, to nie tak. To by nic nie dało i tak. O, ta! I teraz mnie respi tutaj i jestem bardzo blisko do tego, co gdzie chciałem pójść. I w ten sposób idę, nie? Że tu? Tu jestem na miejscu. Easy ten sposób, o! Tak. Taka fota była robiona z tym typem. Nie. Oczywiście my robimy ten napad jeszcze raz. Kurde, jak mam to wejść? Próbujemy jeszcze raz. Więc tak, tutaj skakujemy. Aha, ale mnie wybiło, nie? Wow. Ale to akurat nie o to chodziło. Jak widać, nie jest to zbyt prosta sprawa. Jednak, ale chcę to zrobić. No nie! Nie no, musimy podejść na maksa jak się da chyba. No zobacz, tak na logikę. Aha! Jestem, dobra. Nie wiem w jaki sposób, chyba bardziej trzeba... Wiecie co, ja zejdę i zrobię to jeszcze raz. A jak mi nie wyjdzie teraz, to się co najmniej zdenerwuje. Dalej, powiedzmy tak bardziej od prawej strony tędy, nie? Więc pyk i pyk, i pyk, i spacja, cały czas spacja. Aha! No i nie wyszło. To jednak nie wiem jak mi to wyszło. Dobra, jeszcze raz. No nie. Jeszcze raz, bo wyszło. No ale ja chcę kurde to zrobić za pierwszym razem. Że ja mówię, chcę to zrobić i robię. Zobaczmy. Może to właśnie trzeba się patrzeć w dół, bo zobaczcie, patrzy się w dół i wychodzi. Dobra, lecimy. I teraz sposób na Assassin's Creed. Lecimy górą. Tutaj mamy przejście. Pyk. No i jesteśmy. W ten sposób. Mamy strażnika, możemy go zajść, możemy pójść od tamtej strony. No dobra, zabijmy. Przecież wiecie co? Nie, dobra, zabiję. Więc jak leży. Tego typa też sobie zabiję. Bo czy... A dobra, w sumie nie. Pójdziemy sobie tędy po prostu. Tu będzie szedł sobie typek zaraz. To my go sprzątniemy. Normalnie z Erki, czyli z ulta. A my klucze dobramy, możemy sobie pójść. Kurde, nie ma obrazów niestety. Unlucky. Dobra, bierzemy hajs z sejfu. I możemy zejść tutaj dołem, ale ja jednak preferuję schodzić tędy. Skoro mam klucze do bramy, to z nich skorzystajmy, bo to jest spoko sprawa. Tu sobie idzie typek. Nie idzie. No to ja idę. Elo. Siemanero. Typa sobie tutaj zdejmę. No. W sumie ten sposób nic mi nie dał, no ale... Ale kurde... Jest satysfakcja, nie? Że jakiś nowy sposób został właśnie znaleziony. Po takim czasie, nie? Bo to zostało wynalezione miesiąc temu. Znaczy jest opcja, że jakiś typek to już kiedyś zrobił, a dopiero miesiąc temu to poszło do takiej szerszej społeczności, nie? Więc spoko. Że coś takiego jest tutaj. A! Jezus Maria, jak się zrobił, a ja nie wiedziałem kiedy. Ale dymy. Dobra. Niestety, no mam tutaj strasznie słaby łup.
Ale ja ten napad robię tylko i wyłącznie po to, żeby wam pokazać ten sposób. Może też jakieś fajniejsze zastosowanie dla niego ma. Ja w sumie znalazłem i spróbujemy się z tym zmierzyć. Na razie nie chciałem próbować, żeby tego materiału na siłę nie przedłużać, bo to był taki, wiecie, pierwsze sprawdzenie, jak to dokładnie działa. Jak widzieliście, potem już zaszła taka pamięć mięśniowa, powiedzmy, i udało mi się tam wskoczyć w miarę szybko, nie? Więc da się tego wyuczyć. I nawet to działa w ten sposób, że ja nawet nie wiem, co robię, ale to działa po prostu, nie? To samo, bardzo często jak gracie w grę jakąś dużo, załóżmy, że niech to będzie GTA, tutaj też sobie sposobem przejdę. No, go. Na przykład GTA. I ktoś pyta was, jakim przyciskiem robisz to i to, a ty mówisz sobie: co? Nie mam pojęcia. Ale gdybyś był w gierce, to nawet ty byś się nie zastanawiał, jakim przyciskiem to zrobiłeś, tylko byś to zrobił. I za pierwszym razem, bez żadnego próbowania 8 razy, a po prostu robisz i masz. Dobra, leży. I teraz biorę sobie motorek. Mogę pozbierać lód z wyspy. I w sumie wiecie co? Żeby ten materiał był kompletny, żeby nikt nie powiedział, że uciekłem z butelką, to co sobie zbierzemy? Nie wiem, czy na elitę. Czy jest sens? A, w sumie nawet nie ma sensu, bo napad się nie udał. Raz, był reset. O kurde. O kurde. Oni mnie wykryli, czy nie? Tak, wykryli mnie, jakby co? O! To był bug! Widzieliście to? To jest takie frustrujące! To był taki bug, że to szok! Jak mnie ta gra irytuje czasem. Aha! I zabierz te quidę, aha! Super! To niezłe dymy, ale... Tak się właśnie czasem dzieje, że gra w jakiś sposób się zlaguje i typek, zamiast walnąć do ciebie kilka razy z tej broni, to on w ciągu jednego, znaczy jednego, zamiast jednego strzału jakiejś serii, to robisz taki ogromny błysk i typek wypierdziela ci, kurde, cały magazynek i jesteś w stanie paść i nie masz szansy na reakcję. A, i tego muszę tutaj uciec, dobra. Już myślałem, że będę musiał gdzieś więcej latać. O, to było piękne! O kurde, Bachus, jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Aha. Zapomnijcie, ale to co mówiłem przed chwilą, nie? Na szczęście sztuczka teleportacji na motocykl z powrotem zadziałała. Proszę mnie nie atakować. Siemaneczko, co tam u ciebie? Easy. Mamy tu coś? Czy nie? O, mamy tu szczypce nawet. Biorę szczypce. Nożyce. O kurde. No profesjonalnie. To mi się podoba. I czy on jest w stanie mnie wykryć w tym budynku, jak jestem? O, to jest moje pytanie. Sprawdźmy to. Bo w sumie nigdy tego nie robiłem. A, gość się skręca tutaj, okej. O kurde, ale odwaliłem akcję. A dobra, szybko wyratowane. Czy tu coś mamy? Nie mamy. Ale kiepsko. Hej, gościu robi unik. Nie wiadomo po co. Teraz tu jest dziwna akcja. Ale spróbujmy jakoś ją zrobić. Spróbujmy właśnie od tej strony, tylko tu jest dużo tych kałęzi. Ale dobra, udało się. I tu jeszcze ten typek. Zawsze ja eksploruję wyspę, jak już wiecie, zrobię swoje. To też jest pusto. Pusto, ale dymy. Dobra, biedna jest ta wyspa, ja po prostu z niej uciekam. Żałosne, bym musiał lecieć tam na lotnisko, nie? O kurde. Wykryli mnie, unlucky. Ej, bez kapu, oni mogą mnie zabić teraz.
Nie mam przekąsek. Ha! Ostro. Nara. Nigdy nie uciekałem w ten sposób. Tędy. Zobaczymy, jak daleko muszę odpłynąć, nie? To jest bardzo dziwny odcinek. Ale raz na jakiś czas trzeba taki materiał zrobić. Jest, zrobiłem. Fajnie się grało. Elita niestety się nie udała. Nie mam pojęcia czemu. To ci było idealnie. 15 JP. To najważniejsze. No i okej, to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Siemanar, cześć. Elo.